1900 konsultacji udzielono już w prowadzonym wspólnie przez samorządy ziemi dzierżoniowskiej punkcie informacyjnym, w którym można znaleźć pomoc związaną ze zmianą ogrzewania na ekologiczne, m.in. w ramach programu Czyste Powietrze. Został on utworzony dla wszystkich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, żeby mogli skorzystać z informacji, jakie są dostępne dofinansowania przy wymianie źródła ciepła oraz przy termomodernizacji. Liczba mieszkańców, którzy jednak interesują się wymianą źródła ciepła i uzyskaniem dofinansowania, wzrasta. Jeżeli chodzi o dofinansowanie w czystym powietrzu, o dofinansowanie mogą się starać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych. I tu mówimy o budynkach, które zostały oddane do użytkowania, czyli nie mówimy o budynkach nowobudowanych. Dofinansowanie jest na wymianę źródła ciepła, ale oprócz tego możliwe jest także dofinansowanie do termomodernizacji, czyli mówimy tu o ociepleniu budynku, mówimy także o wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Jeżeli chodzi o poziom dofinansowania, jest albo 30%, albo 60%, czyli podstawowe albo podwyższone dofinansowanie. I to dofinansowanie jest także uzależnione dochodami. Mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego mogą uzyskać u nas kompleksowe wsparcie, czyli chodzi nie tylko o pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, także o pomoc przy wypełnianiu wniosku o płatność. Jeżeli chodzi o siedzibę punktu konsultacyjnego, obecnie znajdujemy się w dzierżoniowskim zarządzie budynków mieszkalnych, jednak ta siedziba zmieni się po nowym roku, już od stycznia będzie można nas spotkać w Sowiegórskim Centrum Komunikacyjnym przy ulicy Sienkiewicza w Dzierżoniowie. Zmienią się także godziny funkcjonowania punktu konsultacyjnego.